cześć, witajcie na naszym kanale ponownie, ale tym razem w innym składzie. Jesteśmy we trzy, ale nie my trzy. Powitajmy Marcelinę. Witamy Marcelinę. Brawa. Mamy specjalnego gościa. Dzisiaj zrobimy challenge, który chyba kojarzycie najbardziej z TikToka. On nazywa się Who's Most Likely To, czyli... Która najprawdopodobniej z nas coś zrobi. Będziemy zadawać pytania, Marcela będzie decydować, która z nas coś zrobi najprawdopodobniej, a nasze głowy lądują w wodzie. Marcela, jesteś gotowa na to? Wy jesteście. No właśnie, tak, o co się pytasz. Dobra, zaczynamy. Która najprawdopodobniej zapomniałaby o czyichś urodzinach? Ale co jak to ja w tym roku zapomniałam o urodzinach taty, czajcie? O, chcesz? No. Nie! Po prostu słowo zapomniałaś od razu kojarzy się z Julą. Która najprawdopodobniej mogłaby zadzwonić do kogoś bez żadnej sprawy. Wow! Obie tak robicie. Nie, ja nie lubię gadać przez telefon. Ja no tak? Się tak obie. Nie, my zawsze dzwonimy z prawej. Nie, nie. Ja nie lubię gadać przez telefon. No, nie lubisz, ale jak już zaczniesz gadać, to nie możesz skończyć. No dobra, trochę tak jak. No ale, nie dzwonię bez sprawy. Tak. Bez sprawy. Która najprawdopodobniej by się zgubiła? Ej, ja byłam harcerką! No, w sumie nie zgadzam się. No, no Jula się nigdzie... Jula się wszędzie... nie mam chu! Jula się wszędzie... Jula się wszędzie gubi! Wszędzie! Ja zawsze jej mówię, ej stara, idziemy w lewo, a ona, nie, na pewno nie. Ja mówię, nie no serio, idziemy w lewo, a serio? Potem idziemy źle. No, w sumie tak, o nie. Czy mam taką grzywkę z tych małych włosów? Która najprawdopodobniej zostałaby prezydentem Stanów Zjednoczonych. Tak. Wow. No niestety. Dzięki. W sensie to miłe, ale... No jak to było? Coś tam, to America, jak to się nazywa? Chemie Ameryki? Party in the USA! Bardzo hymnerki! Generalnie bardzo hymny, no. Sorry, dobra! Która najprawdopodobniej dostałaby się do wojska? Boże! Chciałaś pójść do wojska! Chciałam pójść do wojska! Która najprawdopodobniej zakochałaby się w swoim najlepszym przyjacielu? W sumie to jest w ogóle... Wow! Nie ma zasady! No nie ma zasady! Ale... Czekajcie. No nie no, w sumie jest... No dobra, sorry. Nie, ja się zgadzam, dlaczego nie? Nawet kiedyś się zabujała, więc... Nie miałyście jakichś takich zasad. Nie, nie miałyście... Nie miałyście zasad! To się zabrzmiało! No. Która najprawdopodobniej mogłaby wygadać sekret? No ja nie wiem. Tak, to tak czułam. To ja. Tak czułam. Nie chciałam tego robić ja, żeby nim było niemiło, ale... Tak, ale czułam. Stwierdziłam, że będę sama dla siebie niemiła. Ja ogólnie jestem osobą, której można zaufać, ale... Ale nie zawsze. Ale chodzi o... Lepiej nie. Nie wygaduję często, ale zdarzyło się, no. Jezu. No Boże, zdarzyło. Która najprawdopodobniej mogłaby zobaczyć ducha? I tu generalnie obie widzicie duchy. To w ogóle pytanie powinno być takie, kto mógłby zobaczyć ducha? Nie no, w sumie nikt, a my. Która najprawdopodobniej mogłaby mieć 7 dzieci? Never ending story. Która najprawdopodobniej zdobyłaby medal olimpijski? Z czego? Nie otwieraj buzi! A z czego? Nie wiem. No, tak. No ale prędzej jesteś niż... zawzięta, no, ty prędzej niż ja. Ty jesteś uparta po prostu, więc jakby... No. Która pierwsza zrobiłaby coś dziwnego publicznie? Tu akurat nie mam wątpliwości. No, racja. Chyba się zgadzam. No, się robiło już pewne rzeczy. Kiedyś to było! Za moich czasów. Która obejrzałaby serial w jeden weekend? Też tak uważam. Totalnie. Aha. Teraz tak maniaczysz seriale, ja nie że... Tak serialowa. No w sumie teraz oglądam cały czas tak. No. Sezon w 2 dni. Która najprawdopodobniej nagrałaby płytę disco polo? No generalnie chyba żadna. Ale prędzej Natalka. Przez twoje oczy, oszalałe. Jakbyś ty nagrała coś disco polo, to by świat to byś koniec już. Był. Która najczęściej ogląda komedie romantyczne? Otworzyłaś buzię? Właśnie tak, nie cuty. Aż takie bębelki. Tak. Która najprawdopodobniej zostałaby wyrzucona z kina
przez gadanie. Prawda, ja nie gadam podczas... Przypomnimy sobie premierę Misfit, słuchajcie. Tak. Boże! Premiera Misfit. Gramy w tym filmie i... Która częściej łamie serca? Zgadzam się. Ja teraz zostaję przy misie. No, czy się mnie tylko tak no, zaciskać? Za wszystkich... Nie, no. Który kochałam? Nie, do wszystkich... Nie no, zgadzam się. Która najprawdopodobniej nie myłaby się przez tydzień? No, z jakich powodów? No, przede wszystkim założyła, że dłużej wytrzyma. No tak, no bo jak... Bo to bez sensu. Chyba, że... No, bo jak wody... No, dobra. No, ale jak wody nie ma... To dobra, czyli challenge. 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 Mm-hmm. Ale zdążyłaś nabrać powietrze. Tak, ale... To się ale to jest totalnie Jula. Chodzi o to, że każdy challenge wygrałaby Jula, po prostu, bo jesteś uparta. Która pierwsza wyjdzie za mąż? No, nie musiałam się niczego spodziewać. No, zgadzam się. Która najprawdopodobniej spóźniłaby się na pociąg? To w ogóle nie wymaga jakiegoś komentarza. Nie. Ile razy? Ty nie! Co? Nie! Nie? Nie no, ty byś się spóźniła, Jula. Przecież ile razy ty się spóźniłaś na pociąg? Tak, no, wiele. I ostatnie pytanie. To już nie która chcę. Częściej jest Drama Queen? Ej! No, no nie jesteś. Nie no, jeżeli jesteś. Bierzemy pod uwagę nas dwie. No tak, jest. Żadna z nas ogólnie... Nie, dobra, wiem kto jest. Nie! Marcelina jest największą Drama Queen. W sensie nie jest... Nie no nie jestem. No nie, dobra. No jest Drama. Dobra, jest po prostu Drama Queen. No dobra. Co, dziękujemy wam bardzo za obejrzenie tego challenge'u. Mam nadzieję, że się dobrze bawiliście, tak jak... My. I docencie nasze poświęcenie. I dziękujemy Marcelinie bardzo. Dziękujemy jeszcze raz wielkie brawa. Dziękujemy i do zobaczenia. Zapraszamy do zasubskrybowania tego kanału, polubienia filmu. A jeżeli szukacie naszych koszulek, bluz lub gadżetów M3, to koniecznie odwiedźcie nasz sklep internetowy, a link w opisie. To twoje emocje.